Od bardzo długiego czasu codziennie nagrywam odcinki w czapce. Postanowiłem dzisiaj zrobić wam dzień dziecka. I dzisiaj odcinek bez czapki. Siemano do wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson, jesteśmy oczywiście na Palionowie. Jak widzicie, stoję sobie tutaj i prawda, rozpoczynamy odcinek kolejny. Na samym początku możecie zostawić łapeczkę w górę, taką solidną łapeczkę w górę, prawda, 2000 łapek w górę i wylatuje kolejny odcinek, prawda, z tego niesamowitego serwerka. Mam dodatkowo jeszcze jedną taką mega ważną informację, mega ważną. Wczoraj robiłem streama na Twitchu. Jeżeli ktoś nie wie, czym to jest Twitch, to jest taka platforma, gdzie się streamuje właśnie. I tam właśnie powstał taki, jakby stworzyliśmy taki serwer survival, na którym gramy z wieloma osobami, tam Palion, Dave, różne inne osoby po prostu tam grają, więc możecie wbić, zobaczyć kto. I tam oczywiście są streamki, teraz będę starał się robić codziennie streamki, dzisiaj również będzie stream na Twitchu. Wczoraj stream trwał 6 godzin, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany przez 6 godzin patrzeć, jak sobie gram w Minecraft, odpowiadam na czat. Było nas tam około 100 osób, więc myślę, że całkiem fajnie można by było właśnie jakoś tam zwiększyć troszkę ilość tych osób na tych live'ach, byłoby mi bardzo miło, więc możecie wbić, link jest oczywiście w opisie, zachęcam. Dobra, wracając do Minecrafta, tego co tutaj mamy, czyli Palionowo i tego co tutaj się dzieje, tych wszystkich akcji, które się odwalają, to w ostatnim odcinku klon tam coś lekko, prawda, go śledziliśmy i ewidentnie coś przede mną ukrywa i muszę się dowiedzieć, co to jest takiego, co on dokładnie robi i tak dalej, więc musimy się gdzieś tutaj, gdzieś tu uzbroić i prawda go poszukać jakoś, no bo kurde, nie ma to tamto, nie ma to tamto, trzeba prawda, jak to się mówi, uciekło mi słowo, trzeba po prostu zbadać swojego przyjaciela, bo jak to mówią, wrogów trzymaj, chyba wrogów trzymaj blisko, a przyjaciół jeszcze bliżej, coś takiego, czy coś w tym stylu, już nie pamiętam dokładnie. Dobra, w każdym razie musimy pójść jakoś na wyspę klona i dobra, on jest tutaj w Palionowie, ale gdzieś tam poszedł ten, czekajcie, idziemy za nim, musimy zobaczyć, gdzie on idzie, bo nie spodziewałbym się, że on tutaj się aż zapuści, no w sumie pozwoliłem mu już chodzić po całym świecie, więc w sumie, no, mógł tutaj przyjść, ale czekajcie, gdzie on znikł mi? A tam jest, dobra, tam idzie. O nie, on idzie do tego młota? Nie, to nie może być prawda. Czy on idzie do tego młota? Ej, dobra, to jest podejrzana akcja, co się dzieje. Czekajcie, bo on idzie w tamtą stronę. Czy on ma jakąś... Czy coś go wiąże z klocem i z torem? No, no to by było... Prawie mógł mnie zobaczyć. Ej, dobra, on tam idzie, ewidentnie idzie na górę. Tylko pytanie, czy on idzie tam se pozwiedzać, czy on idzie w jakimś konkretnym celu? Czekajcie, ja sobie przejdę tutaj tak bokiem. Nie widzi mnie, nie zobaczy mnie, dobra. Przejdźmy tu bokiem i zobaczmy, co on tam takiego będzie robił. Tylko kurde, muszę wejść na górę. Ja nie widzę teraz. Czekajcie, tu wychodzimy i uwaga. O, jest, dobra, widzę go. Co on robi? Ej, on wyrzuca... Do ekwipunku to ciągle łapie. Co jest grane, ale... Wyrzuca coś przed ten jego młot? Tak jakby jakieś dary oddawał, czy coś? Ej, nie wiem, o co chodzi. Dobra, czekajcie. Nie wiem, czy on się ukłonił, czy coś? Pa. Ukłonił się teraz przed nim. Patrzcie, on tam diamenty mu wyrzucił i tak dalej. Ej, dobra, to jest nawiedzone, co tutaj się dzieje. Nie spodziewałem się, że coś takiego będzie się działo. On na mnie spojrzał, mnie widział, czy mnie nie widział? Mam nadzieję, że mnie nie widział. Bo jak mnie widział, to lipa, bo nie skupiłem się na tym, czy na mnie patrzył, czy nie. Ale dobra, przychodzi tutaj do tego, patrzy na te itemy, kiwnął coś głową. Dobra, idzie sobie, więc spoko. Nie chcę się patrzeć w ogóle na to, jakie tam są jeszcze itemy i ile tego dał. Idziemy za nim, bo on robi coś tutaj podejrzanego. To, że w ogóle zbliżył się do Palionowa, to jest jego błąd. Nie powinien tutaj przychodzić teraz, no bo... No w sumie... O kurcze, tak jakoś się cofnął się, coś tam go bije. Ja tutaj się muszę schować, o, tutaj tu mnie mniej widzi, a ja go dalej widzę, dobra. Lecimy za nim dalej. On się nawet nie patyczkuje, on normalnie pruje przez Palionowo, normalnie, nic, tutaj jakby ktoś go spotkał, to nie wiem, co on by mu powiedział. No ale dobra, lecimy za nim dalej, ciekawe gdzie zajdzie. Ała, kurcze, kaktus, jak się wystraszyłem. Dobra, czekajcie, gdzie on poszedł? Zgubiłem go. Otwiera skrzynki jakieś. Otwierał jakieś skrzynki przed chwilą. Czy on jest u mnie na chacie? Ej, ktoś tu otwiera skrzynki. O kurde, jest tu. Był u Dave'a. Mam nadzieję, że mnie nie widział. O, wychodzi. Wyszedł.
Ej, dobra, nie wiem co on robił u Dave'a w domku. Nie mam zielonego pojęcia. Ale dobra, lecimy za nim. Gdzie on pobiegł? Znowu go zgubiłem. Jak on mi zaraz gdzieś wybiegnie zza rogu, to ja przecież obsram zbroję. O, tam jest, dobra, idzie tam. Nie widziałem go tutaj w ogóle. Dobra, idziemy za nim. On tak jakby szedł już poza Palionowo, tam w stronę ogniska. Idzie chyba do... Kurczę, czekajcie, no, bo on do tej skrzynki coś schował? Czekajcie, musimy tutaj za nim. Ja nie mam niestety podki na niewidzialność już żadnej. Musimy zrobić sobie jakieś, żeby po prostu było bezpieczniej, ale póki co mamy trochę lipę, musimy coś... Dobra, nie, nic nie zostawił w tej skrzynce. Tak jakby sprawdzić, co w niej było i zobaczył, że nic i uznał, a, to idę. Dobra, i zgubiłem go znowu. A w takim lesie gubić kogo... O, dobra, jest tam. Dobra, znaleźliśmy go. Tam jest jakiś crafting. Ja coś craftuję chyba. Czekajcie, tu stanę. O kurczę, tu. Przez liście patrzymy na niego, przez liście. Znowu wywalił siano, okej, dobra, nie wiem o co chodzi, nie wiem dlaczego siano wywala, ale coś tu jest ewidentnie podejrzanego. No nie chcę tego brać, nie, po co mi to siano. Dobra, lecimy za nim dalej, gdzie on idzie? Idzie sobie tu. Ej, co to jest? Dlaczego to się nagle jakiś laser pokazał? Co tam się dzieje w tamtym domku? Ej, to jest podejrzane. Dobra, on kwiatki zbiera, chyba do siebie na wyspę zbiera te kwiatki. Ja tak trochę niebezpiecznie stoję blisko niego. Dobra, on tam idzie tak jakby w stronę tamtego domku. Dobra, no idziemy za nim. Czekajcie, bo go lekko coś nawiedziło. Już myślałem, że się odwróci do mnie i na mnie spojrzy. Ale jednak chyba nie, jednak coś tak go wykręciło. Tak jakby zjadł jakąś kwaśną jagodę. Tak mi się wydaje, że to był powód. Jak tam krówka, jak myślisz? Co jest powodem tego jego dziwnego zachowania? Gdzie on jest? Tam, dobra. Ja bym się strzelił tam flakiem, z tym, że... Jest ryzyko, że jak się strzelę tym flakiem, to tam dostrzelę się aż do niego. Dobra, ale teraz spróbujmy. O, idealnie się udało. Bo właśnie tak chciałem, wiecie, żeby nie musieć płynąć, dobra. Zbiera sobie te plony z tamtego czegoś, z tamtego pola, więc w sumie nic szkodliwego. Tak jakby się zbierał do siebie, do domu, ale... No to jeszcze nie wszystko jest przesądzone, on tu coś może jeszcze ukrywać. Mnie przede wszystkim interesuje ten laser. Wszedł do tego domku? Czy on wszedł do tego domku? Ej, czekajcie. Idziemy od razu za nim, bo on tam... Nie, wszedł tu chyba. Jest, schodzi na dół. Ej, dobra, zszedł na dół. To jest podejrzane, to stąd leci ten laser. Coś tam się dzieje ewidentnie na dole. Dobra, schodzimy jeszcze niżej. Tam jest znowu zejście następne. Dobra, czekajcie tylko... Czy ja tam powinienem schodzić teraz? W sensie jest niebezpiecznie tutaj troszkę. Ej, dobra, widzę go tam. On coś tam robi, tam jest ten beacon. Ej, czy tam jest młot? Czy ja dobrze widzę, że tam jest młot? To jest podejrzane. Dlaczego tam jest młot i on się przed jakimś młotem kłania? Ja mam nadzieję, że to nie jest to, o czym myślę. Patrz, jak się kłania. Od stóp do głów. Macha tą głową, patrz. To jakby mówił, tak panie. Ej, dobra, to jest ewidentnie podejrzane. Patrz, teraz mówi nie. Co jest z nim? Co się z nim dzieje? Co totalnie go wykręca? Dobra, nie wiem. Ej, kurczę, wraca. Schować się tu trzeba gdzieś. Dobra, tu się chowamy za tym. Tu? Nie widać mnie? W sumie tak ledwo co mnie widać. Może być. Ale skrytka, co? Czekajcie, idzie tu? Nie widzę go. Chyba nie... Kurde, boję się stąd wyjść, bo jak on tutaj wyjdzie, to jest lipa fest. Czekajcie, no czekam tu, bo przecież mamy super skrytkę w sumie. Nie no, boję się tam podchodzić do tej dziury. O, idzie, słyszę go. Idzie, bo go słyszę. Tu jest, no dobrą kryjówkę mamy, tu nas nie powinien... Dobra, nie zobaczył. Ale fart, że nas nie zobaczył dalej. O, tu moglibyśmy się schować, też dobra kryjówka, ale jakby to było troszkę wyżej, proszę. Proszę, to niżej o jedno i byśmy mieli idealną kryjówę za tym. Ale dobra, no trudno, czekajcie. Znowu wychodzi znowu, o, jest. Dobra, nie widzi mnie tu, nie, w ogóle się nie spodziewa, że ktokolwiek go śledzi. Więc kozak, dobra, schodzimy na dół teraz, idziemy na dół, zobaczymy co tutaj jest. No jest ewidentnie młot Thora, co tutaj robi młot Thora, o co tutaj chodzi w ogóle? Co jest grane z tym moim klonem? Dlaczego? No nie mogę podnieść tego młota, nawet on jest... This tool is too heavy. No nie mogę. Dobra, czekajcie, idziemy za nim, bo on coś ewidentnie ukrywa, ten klon, więc musimy dalej go śledzić. Musimy się dowiedzieć, co on takiego wyczynia. Dobra, lecę od razu za nim. Czekajcie, gdzie on jest? Czy on poszedł na górę? Czekajcie, zobaczmy przez... Czy ja go tam widziałem? Jest w wodzie, dobra. Dobra, czekajcie, teraz tak.
Wsiadł w łódkę, czyli płynie do siebie na wyspę. Dobra, lecimy za nim, lecimy za nim. Tam jest jeszcze jedna łódka, z tego co widzę. To możemy się za nim rzucić w pogoń. Na całe szczęście nie musimy robić łódki nowej. Dobra, wsiadamy i płyniemy od razu za nim. Płyniemy, bo nam zniknie z horyzontu. Tam jest. Rozwaliła mu się łódka? Pod wodę, pod wodę, pod wodę, pod wodę. Miał jakiegoś laga, miał laga. Miał laga. Cofnął się, cofnął się. Cofnęło go całkowicie, nie wiem o co chodzi. Nie wiem o co chodzi. Mam nadzieję, że mnie nie zobaczył, ale to było podejrzane. Co to była za jego supermoc? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Co jest grane? Czekajcie, no ewidentnie widziałem, że go tu cofło. Gdzie on jest? Ej, dobra, to jest, słuchajcie, podejrzany fest. Ten klon ma jakieś dziwne umiejętności. Czyżby Thor dał mu jakieś swoje umiejętności? Dobra, nie wiem. Może to się tylko mi zlagowało coś. Może to jest jakiś jego taki jakby ochronny sposób, nie wiem, że wiecie, że się jakby teleportuje w tył, żeby ktoś myślał, że się teleportuje, że jakby nie popłynął wcale i tak naprawdę może jest u siebie już na wyspie. Dobra, płyniemy na tą wyspę od razu, bo nigdzie go tam nie widziałem. Niemożliwe, żeby on tak szybko uciekł. To jest niemożliwe. Więc lecimy od razu na wyspę. Może gdzieś tutaj go zobaczymy już na horyzoncie, ale wątpię, bo on już dawno popłynął pewnie. Dobra. Nie wiem, co mam o tym myśleć. To jest totalnie poryte. Myślałem, że mogę ufać mojemu klonowi, ale tu ewidentnie dzieją się rzeczy straszne. I to już mówię co odcinek. Dzieją się rzeczy straszne i to jest niepodważalny fakt. Dobra, czekajcie, gdzie on tam jest? Jest jakaś łódka na brzegu? Zaraz mi się powinno zrespić. O, są łódki, są dwie, więc prawdopodobnie jest na wyspie. Tam musimy go gdzieś zahaczyć. No i nie wiem, chyba będziemy musieli się z nim pokłócić coś tutaj jakby... Wygarnąć mu to, spytać się go, dlaczego on tam coś z tym torem robi i tak dalej. Zobaczymy, jakie będzie miał wytłumaczenie. Najwyżej, nie wiem, jak będzie udawał, że on nie wie nic, o co chodzi, to się obrażamy na niego i z nim nie rozmawiamy. Dobra, gdzie on jest? On gdzieś na dole pewnie. Tak, jest na dole, słyszę jak otwiera skrzynki. Dobra, uwaga. Wdech, wydech i idziemy robić zadymę. Idziemy robić zadymę, teraz do niego się odzywamy i mówimy mu, co o nim myślimy. Uwaga, wchodzę. Halo, klon! Halo? O co chodzi? O co chodzi? To ty mi powiedz, o co chodzi! Ukrywasz coś przede mną, ukrywasz coś przede mną! Ukrywasz! Nie. Ukrywasz. Jak nie? Absolutnie? A co to jest? Co tutaj jest? Co tutaj jest? Powiedz szczerze, no. Tutaj? No? Proszę, no zapraszam tu. O. No, co tutaj jest? Przyjmuję, proszę. Tak, tak, tak. A teraz, dobra, a teraz słuchaj, co? Chyba cię coś, nie, chyba cię coś swędzi. Nie ma szans. A teraz no powiedz... Jakby ten, takie moje biuro sobie tutaj... Tak? A powiedz mi, co to jest? Co? To. Co? To. Tutaj patrz! Tu! Za twoim krzesłem! Tu za twoim krzesłem! Dziura. No, dziura. Chodź na dół. Wytłumaczysz mi, co to takiego masz tutaj. Co to tutaj robi? Dlaczego tutaj masz takie rzeczy? Co to jest? Co to jest? Nie. Ty mi nie mów, że ty nie wiedziałeś, że tutaj jest. Widziałem, jak tutaj wchodzisz wczoraj. Wczoraj tu wchodziłeś. Nie oszukuj mnie. Może troszkę? O nie. No kurde, ale widziałem, że tu wchodzisz. Ukrywasz coś przede mną. Klon, ukrywasz coś, rozumiesz? Na górę i wychodzisz stąd. Nie wyjdę, póki mi nie wytłumaczysz, co tutaj robisz. Byłeś dzisiaj na Palionowie. Widziałem cię, że tam byłeś. Poszedłeś pod młot Thora i wyrzuciłeś jakieś rzeczy mu przed młot. Byłeś później w tym domku, który jest po drodze do tego mola, gdzie są łódki. I byłeś w tej tajnej bazie kiedyś Firusa, w której był młot Thora. Wytłumacz mi, co tam robiłeś. No, już ci mówię. Byłem sprawdzić, bo zaczął świecić. Świeci dom, no to wchodzę, patrzę, co jest. Patrzę jakieś... I chcesz mi wmówić, że nic nie wiesz na ten temat, że nie wiesz, co to tam robi? Proszę o zupki. No i na co mi zupka? Barsz czerwony. Pewnie to jest krew twoich, kurczę, tych, co zabiłeś. A to kamera, na co ci ta kamera? To nie jest moje, mówię ci, ja nie wiem, co to jest. Jak to nie jest twoje? Ja tu widziałem cię wczoraj, jak wchodziłeś, to jest twoje. Ale żartujesz. Jasne, że to jest twoje. Bierz tą zupę ode mnie, nie chcę jej, nie jestem głodny, mam ziemniaki. Moje najlepsze, upieczone. Nie wiem, masz mi powiedzieć, albo się obrażamy. Powiesz mi? A nie, czyli się obrażamy, tak? A nawet nie będziesz mówił. A, dobrze.
No, no dobra, okej, okay, okej. Okay. No to by było na tyle z naszej współpracy, prawda, przyjaźni i tak dalej. Myślałem, że jesteś spoko. Nie, nie, już skończyliśmy rozmowę. Skończyliśmy rozmowę. Ja przyjdę tu z Dave'em i załatwimy Maję, potem ciebie. Nie, 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 tyle w temacie. Tylko nie Maję. No, 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 co widzisz. To wytłumacz, co to tam robi? Dlaczego ci taka... Nie chcę tego barszczu! Bierz ten barszcz! Nie moje. Co nie twoje? No to jest u ciebie w bazie, na twojej wyspie, tylko ty tutaj cokolwiek robisz. Co? To jest kloce. Co, to jest kloca? Tak, kloce. Znaczy to jest moje, a tam to jest kloce. Kazał mi to zrobić. A czemu ci to kazał zrobić? Nie wiem, po prostu zrobiłem. Zastraszył mnie, że mi maje ten. No, nie będę mówił co. Dobra, jesteś podejrzany. Jesteś podejrzany, że to w ogóle mówisz. Dobra, ale to okej, okej. Skoro kloc ci to kazał, to skąd wiedziałeś, że tam jest młot Tora i dlaczego najpierw byłeś pod młotem Tora, a później byłeś w tamtym, nie chcę tej zupy, w ogóle bierz ją ode mnie, nie chcę jej. Dał mi listę, co mam mu przynieść, no i przyniosłem, no i rzuciłem, kazał mi to wyrzucić. No co ci kazał wyrzucić? No to, co zbiorę przed młot, no i wyrzuciłem. Czemu ty to robisz, dlaczego ty mu pomagasz? Wiesz, że on jest niebezpieczny teraz, że on jest podejrzany, się zachowuje i tak dalej. Ale, bo on Mai groził. No... Nie wiem, co mam, nie wiem, co mam myśleć. Nie wiem. Kombinujesz. Nie. Pogadamy kiedy indziej, bo śmierdzi mi to, barszczu? Co tutaj robisz. Co? Barszczu? Nie chcę barszczu, zostaw ten barszcz w spokoju. Mam gdzieś ten twój barszcz. Odchodzę, nie chcę z tobą dzisiaj rozmawiać, bo ty jesteś dzisiaj dziwny. Do następnego, klon, do następnego, nie chcę mi się. Trzymaj się. Dobra, cześć. Słuchajcie, to co się dzieje z moim klonem jest strasznie podejrzane. To, że w ogóle trzyma się z klocem, który jest torem w tym momencie. Patrz, już mam tutaj dwie łódki, ja nie mogę, nam się tutaj robi. Muszę tu zbudować coś w końcu na tej wyspie, jakąś swoją bazę, którą będziemy obserwować, co on tam takiego robi. Słyszymy się w następnym odcinku. Przypominam jeszcze raz o Twitchu, tam streamki prawie codziennie, będę się starał codziennie robić w miarę. No i tyle, no. Słyszymy się tam gramy w Minecraftika i w inne gierki. Jak macie pomysły, no to wbijcie tam i zaproponujcie swój pomysł. Trzymajcie się, widzimy się jutro na kolejnym odcinku. Na razie, pa pa.